Siema widzowie, dziś chciałbym przedstawić wam kolejny odcinek na moim kanale. Dziś taki może nietypowy, bo dziś mamy trochę rzeczy. Chciałbym wam, z wami się podzielić tej jakby stafem na Sylwestra 2021 na 2022. No i pierwsza rzecz, która nam się rzuca, to jest Saturn Missiles. 7 mm 50 strzałów, cena, co ja mam zapisane, to wam powiem. Za takie oto Saturn Missiles musimy zapłacić, już wam powiem, to sobie zapisałem. Za takie Saturn Missiles 6,90 za taką, mam takie sztuki jedną. Proszę bardzo, pierwsza rzecz mamy. Kolejna może, to jest taka inna, nietypowa, bo to jest z fontanny. Z czego to jest od Helki, dwie sztuki i to nie wiem ile kosztuje, bo to dostałem jako gratis, bo sobie taki wybrałem. O. Na całość przypada 36 gram neku, więc to nie jest mało. A zaś na te Saturn Missiles przypada... No, sporo. No, tu nie mogę znaleźć. Ale na pewno to jest 50 strzałów Katiuszy. O. I tu wkładamy w ten sposób. Niech się ładnie. Kolejna rzecz to można zestaw taki troszkę duży, bo to jest taki. To jest zestaw Family Pack. Na całość przypada 62,5 grama neku. No i tu mamy różne te pirobajery i takie te. Jest ich dużo. Więc położymy sobie na w ten sposób. Kolejny zestaw sylwestrowy nazywa się Piroman, prezentuje się w ten sposób. Całość zawiera 42 gramy neku. No i się prezentuje coś w tym stylu. Jakiś super cracker, jakieś nieznane petardy, super cracker i fyton jakiś. Więc nie jest źle. Odkładamy. Żeby tam tylko dużo... No czekajcie. Zestaw na zestaw położę lepiej. Żeby było lepiej widać. Było więcej miejsca. Teraz kolejne dwie rzeczy to diabełki zwykłe bączy kuli liczy. Na cały w sumie całą paczkę jest 0,1 grama. Przypada. Więc no, 75 sztuk w tym jest. Gdzieś tu i kolejne to są cztery stroboskopy, cztery sztuki, całość to jest 7 gramów na całość, tak się prezentuje. Kolejną rzeczą bardzo dobrze znam. Mamy takie bączki zwykłe. Jedne to takie brązowe, a drugie to niebieskie. Na te niebieskie przypada 13,8 grama, tutaj macie, a na te drugie 13,8 grama. No i te bączki lecą na te. Tam jest. Kolejna rzecz. Mamy taką nietypową. Bo to są Screamy Maxi. O, takie. Jakby kto pytał, to jest od Klaska.
Na całość przypada 12,5 grama. Tu mamy opis tego. Tylko kurde, bo w kadrze tego nie widać. O. Dobra, trochę ucina, no ale czekajcie. No mniej więcej. Kolejna rzecz mamy to Donner Trogowel Kaliber B. To jest najcięższe, bo to jest 12 sztuk w tym. I czekajcie, teraz tak, za, bo sobie zapomniałem, za, czekajcie, za te motyle trzeba zapłacić 20 zł, za bączki trzeba po 3 zł za paczkę, za diabełki trzeba było 2 zł zapłacić, 2 zł, za te stroboskopy też 2 zł, za te screamy to 12,70. I co jeszcze? Za Saturn Mistrzy to mówiłem. Za zestaw Pyroman trzeba zapłacić to 21, a za ten Classic Family to jest 28,60. I chyba wszystko powiedziałem jak na razie. I teraz zostały nam najgrubsze rzeczy, czyli wyrzutnie. Wszystko mogę powiedzieć, że to 20 mm. Bo nie chcę innych. Bo takie mi się spodobały i takie wziąłem po prostu. Dobra. Pierwsza wyrzutnia to nazywa się Guguś C5004. 7 strzałów. 0,8 mm, czyli 20 mm, 8 strzałów, to jest jeden strzał tutaj. O, to tak się prezentuje. O, taki. Jedziemy. Kolejna wyrzutnia. Mamy taką faworytkę. Znaczy, to nie faworytka, no ale taką kolejną wyrzutnię. To jest 9 strzałów. 9 strzałów, też 20 mm i gramatura, czekajcie, 40 gramów, 40 w tym jest gramów, w Gugusiu jest, już wam powiem, 38,5 grama, tutaj macie. Git. I kolejna wyrzutnia z tych mniejszych to mamy UFO Killer. UFO Killer się prezentuje w ten sposób. Mała wyrzutnia. Ciekawa. Cieszę. Neku ma 45 gramów na 9 strzałów, no to to i tak jest byczo. I teraz powiem co do tej pory te ceny wyrzutni. Little Pantry, która jest fajna, to kosztuje 15 zł. Guguś kosztuje... Czekajcie, bo nie mogę znaleźć. 13 zł, a to UFO Killer kosztuje 14 zł. I teraz przechodzimy do przedostatniego naszego produktu. Też 20 mm, 16 strzałów. 16 strzałów, czyli więcej. Jest to wyrzutnia Scorpio. Scorpio od Triplex.
Na całość przypada... Czekajcie, bo... na całość przypada... O kuźdę. 128 gramów na 16 strzałów, więc... no. Jest kozacka. Kurde, bo nie widać w kadrze tego. Czekajcie, może trochę przesunę. No dotąd. Może trochę przesunę, żebyście mieli ten. Dobra. I zostawiamy. Jedziemy. I ostatni z tego mojego stafu na Sylwestra jest wyrzutnia od kogo? Nie wiem. Nie wiem od kogo, ale to jest na pewno wyrzutnia Magic Time. 16 strzałów, 20 mm. Prezentuje się w ten sposób. O. Na całość przypada 128 gramów. Ten. A na tą trochę niby mniejszą przypada 128. One mają po tyle samo, to ma tyle samo gramów. Tak ten. I teraz jeszcze z innej perspektywy wam to wszystko pokażę, bo tego ten najwięcej to te wyrzutnie właśnie zajęły, ale no to teraz nie będę, nie robię cięcia, tylko po prostu robimy. I oto mamy takie, czekajcie, bo mi się statyw rozdrobnił. Czekajcie, muszę. I oto całość się nasza prezentuje. Mamy te nasze screamy, mamy dwa zestawy, mamy pięć wyrzutni różnych, jakieś pirobajery. Jestem ciekawy, jak te wulkany w sumie wypadną, bo jeszcze nie miałem jej w życiu. Kolejna rzecz to mamy Donentrowogel Kaliber B. Tylko zastanawiam się, jak one mi wypadną, bo jeżeli to są te, które my chciałem, to one powinny mieć później huk. Dwie paczki bączków oczywiście, tak dla zabawy. Stroboskopy to jak żeby coś tam rozświetlić na przykład. Czyli na przykład jak sobie coś odpalam, no to można jednego stroboskopa odpalić i masz przez minutę światło. Takie. Diabełki. Jeszcze pokażę wam to ten. A z czego jestem najbardziej zadowolony, które myślę, że będzie nam ten, to są wyrzutnie. Pierwsza to jest ta Magic Time Scorpio Trip Litr Fam 3 i Guguś i UFO Killer. A całość się prezentuje w ten sposób. O, jeszcze od tej strony. Więc jeżeli wam się taki... O. Jeżeli wam się taki odcinek spodobał, to zostawcie łapę w górę, suba na kanale i widzimy się w następnych odcinkach. Elo. Cześć.